głosowe na WhatsAppie. Witajcie ponownie. Dzisiaj opowiem Wam, jak trudno rzucić pracę na Kanarach, czyli wyspach bezrobocia, jeżeli jest się w stanie cokolwiek powiedzieć w 5 językach. Opowiadałam ze szczegółami, jak dostałam pracę animatora w hotelu, jak szef nie mógł się doczekać, żeby się ze mną zobaczyć i żebym już zaczęła i właściwie nie zdążyłam się zastanowić, czy chcę pracować, a już pracowałam, miałam koszulkę z logiem i legitymację, identyfikator z nazwiskiem i że założyłam sobie, że po prostu spróbuję, potraktuję to jako zabawę, żeby tych kilka dni nie siedzieć w domu, to tych kilka dni spędzę tutaj między ludźmi, spróbuję się czegoś nowego nauczyć. Szczególnie chodziło mi o języki. No i przez tydzień pracowałam z Hiszpanką, która miała mnie przyuczać. Później tydzień robiłam sama. W ciągu tego tygodnia wysłałam szefowi sygnał, że być może będę rezygnować, żeby być fair, chciałam mu powiedzieć. Tak, tak, są rzeczy, które mi się podobają, są takie, które mi się nie podobają, ale nie wiem, czy zostanę tutaj na dłużej. I zapytałam go, czy możemy porozmawiać w weekend. To był mniej więcej środek tygodnia i powiedziałam, że na razie spokojnie, nie przejmuj się, nie uruchamiaj trybu alarmowego. Ja tylko mówię, bo zapytał mnie, jak mi się podoba. Więc mówię, że fajnie, fajnie, ale nie wiem, czy zostanę na dłużej. Na razie nic nie mówię, dam Ci znać z końcem tygodnia. No i namyśliłam się i rzeczywiście ostatniego dnia pracy w tygodniu napisałam, że nie zostaję, że mogę pracować do końca miesiąca, więc nie musi się martwić, że musi mieć zastępstwo teraz już zaraz. Wyobraźcie sobie, że on mi na to nic a nic nie odpisał. Nic. Dzień drugi, trzeci, nic. I pewnego dnia po prostu rano przyprowadził nową dziewczynę. I powiedział, że teraz ona będzie ze mną pracować, dopóki ja nie odejdę, żeby się nauczyła, co i jak ma robić. Aitana. Niepopularne imię. Najpierw dowiedziałam się, że jest Hiszpanką, ale jej narodowość to jest grubsza sprawa, więc czekajcie na rozwój sytuacji. Od początku była taka trochę trudna w obyciu, trudno było do niej trafić, nie gadało się z nią poważnie. Taka roztrzepana, cały czas głośna, nieskupiona, nieskoncentrowana. Bardzo trudno było jej cokolwiek wytłumaczyć i czegokolwiek ją nauczyć. Ciężko przyswajała informacje. I taka była dziecinna, jak wpadłyśmy na chwilę do centrum sportowego, żeby poznała Monikę, która prowadzi halę sportową, to zachowywała się jak dziecko. To zaczęła biegać tam po tej hali, rzucać piłkami, biegać za tymi piłkami. Śmiesznie to wyglądało. W międzyczasie dowiedziałam się, że jej ojciec jest Włochem, a matka Niemką. No więc hura, hura, w takim razie mówi po niemiecku, tak? No bo to jest właśnie hotel pełen Niemców, prowadzony przez Niemców i priorytetem tutaj jest język niemiecki. Nawet przed hiszpańskim. No ale nie, niestety Aitana nie mówi po niemiecku, to znaczy uczy się, właśnie zaczęła w zeszłym tygodniu się uczyć niemieckiego. Mama do niej nigdy nie mówiła po niemiecku, a w ogóle to jej mama to jest Hiszpanką. Znaczy no jest Niemką, ale z rodziców Hiszpanów, jej rodzice mieszkają w Hiszpanii, ale ona teraz mieszka w Niemczech i czuje się Niemką. I jej siostra rodzona z tych samych rodziców jest Hiszpanką, ale już ona jest Niemką. No dobra, ale Aitana, jakimi językami mówisz? No, po angielsku, po włosku, po francusku. Ale czekaj, twój tata jest Włochem. To ty jesteś normalnie dwujęzykowa, tak? No tak, tak, jestem dwujęzykowa, bo mówię po hiszpańsku, po włosku, po francusku. No to nie dwujęzykowa, no to wielojęzykowa. A czemu po francusku? No, też mam rodzinę we Francji, uczyłam się w szkole. No dobra, super. No a jak potem przyszło co do czego, bo ja mówię w 5 językach, zapowiadam wszelkie rzeczy, mówię przez mikrofon, informuję o danych aktywnościach w 5 językach. Przede wszystkim po hiszpańsku, niemiecku i angielsku. To jest moja baza, która jest zawsze i języków tych używam tak na co dzień, w kontakcie z klientami też. Dalej, jak to jest kwestia prostego komunikatu, to mówię też sobie po włosku. Raczej mało używam tego włoskiego, jak na przykład prowadzę bingo, prowadzę karaoke i tam w międzyczasie coś mówię. Jeżeli ciągle mówię przez godzinę, półtorej, to nie jestem w stanie po włosku powiedzieć tego wszystkiego, co po hiszpańsku czy po angielsku. Ale jak to jest komunikat, że teraz gramy w to i w to, a za pół godziny będzie to i to, to powiem jeszcze po włosku. No i od czasu do czasu dorzucam sobie polski, sprawdzając, czy się turnus zmienił, czy ktoś nowy przyjechał. Jak nie słyszę żadnych reakcji na ten polski, to później kolejnych kilka dni znowu nie używam polskiego i potem znowu, żeby sprawdzić, czy jacyś Polacy nowi są. Ale wiedząc, że
że Aitana używa języków, jakich używa, a nawet są to jej języki ojczyste, ponieważ jest wielojęzyczna, no to którymś tam razem mówię, dobra, to ja idę powiedzieć po angielsku i po niemiecku, a ty mówisz po hiszpańsku, włosku i francusku, okej? Nie, ja tylko po hiszpańsku. Się okazało, że guzik, dziewczyna nie mówi w żadnym innym języku, tylko po hiszpańsku. Generalnie dzień za dniem było z nią ciężko, naprawdę jest nadpobudliwa, to nie moja ocena, tylko ona ma stwierdzone ADHD. Trzeba jej bardzo pilnować, wyrywać jej rzeczy z ręki, żeby nie zepsuła, zwłaszcza jak robimy techniczne rzeczy i tam mi rzucała tymi mikrofonami i plątała kable, to było niebezpieczne. Nie mówi w żadnym języku innym niż hiszpański, chociażby troszeczkę, żeby jakoś pokierować chociaż klienta do innej osoby, żeby powiedzieć, przepraszam, nie rozumiem, ale możesz zapytać w recepcji, a nie wiem, może tu, może tam, żeby coś zrozumieć i jakkolwiek zareagować, nie była w stanie w żadnym języku. Próbowała po angielsku, co przejawiało się w ten sposób, że krzyczała do każdego po kolei: Hello, my friend, how are you? Hello, my friend! I każdy po kolei był my friend i ludzie naprawdę przewracali oczami, bo już mieli dość jej krzyków. I jak tak sobie razem pracowałyśmy, to w końcu nadeszła kolejna odsłona historii o jej narodowości, bo okazało się, że urodziła się w Bułgarii i generalnie jest 100% Bułgarką i jest adoptowana. Ten Włoch i Hiszpanka, która myśli, że jest Niemką, ją adoptowali, ponieważ w wieku 3 lat straciła swoich rodziców, na jej oczach zostali zamordowani. Widziała, jak jacyś ludzie podczas wojny domowej wtargnęli do jej domu, po prostu szli ulicą i dom za domem, raz za razem zabijali mieszkańców i tak właśnie zginęli jej rodzice, ona i rok starszy brat to widzieli, ona pamięta widok swojej matki umierającej. Dziewczyna ma traumę, cały czas prowadzona jest terapia, śnią jej się rodzice po nocach do dziś, a miała wtedy 3-latka. Brat ją wziął pod pachę, wyskoczył przez okno i zaczęli uciekać z tego domu. Przetrwali, trafili do domu dziecka i 2 lata później właśnie jej adopcyjni rodzice zabrali ich oboje. Więc tyle szczęścia w tym okropnym, bolesnym nieszczęściu, że mogła wychowywać się ze swoim bratem i wciąż mają kontakt z bratem. I Aitana, z tego co mówi, trochę mieszkała we Włoszech, rok w Niemczech, trochę w kraju Basków, a teraz sobie sama przyjechała na Teneryfę. Ma 20 lat i tutaj żyje, mieszka ze swoją 30-letnią dziewczyną. Jest po jakimś tam kursie zawodowym na pracownicę socjalną. I właśnie ze specjalizacją opieki nad osobami z niepełnosprawnością. To znaczy, że ten hotel mógłby być idealny dla niej, tak? Bo to już wiecie, że jest to hotel dedykowany osobom z niepełnosprawnością i takich klientów mamy bardzo dużo. Ale Aitanę lubią głównie ludzie z niepełnosprawnością mentalną, którzy trochę są na poziomie dzieci. Mieliśmy taką grupę z Holandii i ci mężczyźni bardzo dobrze się z nią czuli, bo ona się wygłupiała, była głośna, śmiała się. I chociaż ona próbowała coś kaleczyć po angielsku, oni mówili tylko po holendersku. To była zabawa, był śmiech, ona krzyczała, robiła głupie miny, urozmaicała kolejne rundy gry, kazała stawać na jednej nodze, zamykać oczy i dopiero wtedy tam rzucać te krążki w siulbaku. Więc im to się podobało, ale klienci z niepełnosprawnością ruchową, pełnosprawni mentalnie, byli zdegustowani, przewracali oczami, oddalali się, przerywali grę. Już tu nie było dla nich miejsca w tym dziwactwie i ekstrawagancji Aitanowej. Pewnego pięknego dnia, mianowicie ostatniego dnia mojej pracy, w słoneczną sobotę, miałam dużo Aitanie do pokazania, ponieważ pojawiają się w sobotę aktywności, których nie było wcześniej w ciągu tygodnia. Była wizja, że kolejnym razem ona już będzie prowadziła je sama, dlatego musiała mnie bacznie obserwować i się uczyć. Zostało nam ledwie co kilka minut do zrobienia gimnastyki wodnej i ona przerażona stwierdziła, że nie będzie jej robiła, ani też nie będzie robiła zem. Mną, żeby mnie obserwować i naśladować, bo bolą ją plecy. No i jak ja spojrzałam taka trochę zniesmaczona, to te plecy ją nagle zaczęły jeszcze bardziej boleć. I uznała, że idzie do szpitala. Napisała szefowi, że bolą ją plecy i idzie po jakiś zastrzyk na dyżur. Za chwilę mu napisała, że nie, jednak nie, bo się wystraszyła, że straci pracę, jak już w ciągu kilku pierwszych dni ma jakieś problemy. Ale później jednak poszła. Dostała na świstku napisane przez doktora, że ma teraz 24 godziny leżeć w łóżku, więc wróciła do hotelu
hotelu, zabrała swoje rzeczy i poszła do domu. A za jakiś czas przyszedł nasz szef do hotelu. No i mówię, że Aitany nie ma, tak, dała ci znać, napisała ci, że 24 godziny, no, wiem. Jakie ona ma problemy z klientami? Mówię, z klientami? Nic o tym nie wiem, że ma problemy z klientami. Klienci ją lubią. Przyznam, że dla mnie jako współpracownika jest trochę jej energia i nadpobudliwość męcząca, ale klienci, którzy mają z nią spędzić pół godziny, 40 minut podczas gry, cieszą się jej usposobieniem. No ale on mówi, że miała problem z klientami, że ktoś doniósł. Mówię, że absolutnie nic nie wiem. No i w tej sytuacji opowiedziałam historię, którą miałam zatrzymać w tajemnicy, że miała spięcie z kelnerem i że rzeczywiście była agresywna i zaczęła krzyczeć do kelnera i była dosyć wulgarna, ale o problemach z klientami nie wiem nic. No i ja tak sobie sobotę przepracowałam sama, kontaktowałam się też z Alejandrą, która mnie wprowadzała do pracy, którą ja zastąpiłam. Alejandra powiedziała nam, że nasz szef poprosił ją, żeby od kolejnego tygodnia przyszła chociaż na 2 tygodnie. Więc zanim jeszcze Aitana poszła z tymi bolącymi plecami i się o tym dowiedziała, że Alejandra jest umawiana na przyszły tydzień, no to się wystraszyła, że co, że jednak ona ma nie mieć tej pracy, zadzwoniła do szefa, no i okazało się, że po prostu Alejandra ma mnie wymienić, żeby Aitana nie została jeszcze sama, żeby po przyuczaniu przeze mnie była jeszcze trochę przyuczana przez Alejandrę, ona za 2 tygodnie zaczyna szkołę, więc już nie może tu dłużej pracować, ale przynajmniej będzie teraz z tą nową, a później sobie Aitana już poradzi sama. Czyli wersja wydarzeń była taka, nie? Skupcie się, bo teraz to wszystko się zacznie kotłować. Wydawało nam się, że ja właśnie kończę pracę na amen. Od wtorku przychodzą Aitana z Alejandrą, przez 2 tygodnie pracują razem, a później Aitana zostaje sama. Ale nagle w poniedziałek wieczorem szef mnie pyta, czy wyjątkowo mogę jeszcze przyjść jutro, bo ma mały problem. Nie powiem, żeby mi się to podobało, ale uznałam, idę, bo muszę mu pokazać, że może na mnie liczyć, niech widzi, że jestem dostępna w awaryjnych sytuacjach i może będzie o mnie później pamiętał. Może gdzieś, jak się jakaś jeszcze robota pojawi, to się do mnie odezwie. Mogę robić na jakiś tam kawałek etatu, czy może w ogóle znajdzie mi coś lepszego w branży. Więc jasne, no te prokupę, sme boy. I słuchajcie, wchodzę we wtorek rano do recepcji, proszę o listę do podpisu, a recepcjoniści śmieszki hiszki, bo przecież już się z nimi 3 dni temu żegnałam, że kończę pracę, a w ogóle to już od 1,5 tygodnia wcześniej mówiłam, że już kończę, niedługo odchodzę. I pytają mnie, 3 animatorki? Serio? Miało nie być żadnej, był problem, a teraz 3? Mówię, a jak to 3? No, Aitana przyszła jak zwykle, no i jakaś nowa już przyszła. A, okej, no to ja idę do domu, tak? No i za chwilę pojawiła się Aitana, bo mnie szukała. O, no już jesteś, no fajnie, to idziemy, nie? A ja mówię, nie, no już mnie potrzebujesz, tak? Jest przyszła nowa dziewczyna, pracujecie razem. Nie, ja nic nie wiem. Ale za chwilę dobiega właśnie ta trzecia dziewczyna. O, szukałam was, jestem nową animatorką, mam pracować na początku z Alejandrą, a później sama. Wszystkie 3 patrzymy po sobie. Co jest grane? Dla mnie to w sumie mała różnica, bo chodzi tylko o dzisiaj. Albo dzisiaj pracuję, albo zjeżdżam sobie windą, jem śniadanie i wychodzę, idę do domu. Ale dla tych 2 dziewczyn to jest problem, bo każda myśli, że właśnie załapała stałą pracę, już by chciała kontrakt na rok podpisywać, już myśli o pieniądzach, a tymczasem z punktu widzenia Aitany nagle pojawia się nowa dziewczyna, która niby od jutra ma pracować z tą awaryjną Alejandrą, czyli co, Aitana wypada? A z punktu widzenia tej nowej, Tamary, no przychodzę do miejsca, gdzie już są 2 animatorki i jeszcze 3 w drodze, no to ja tu będę pracować czy nie? Więc dzwonimy do naszego szefa, okazuje się, że on już na nas czeka na dole, więc zjeżdżamy tam, zaczynamy z nim gadać, no i koleś robi show. Okropne, nieprofesjonalne, żenujące show. Mówi przy nas wszystkich, że Aitana traci pracę, bo się źle zachowywała wobec klientów, ona w ogóle nie wie, o co chodzi. Ja jej świadkiem, że też nie wiem, o co chodzi. Ona już prawie wryk, oczy zaszklone, on jej mówi, że nie, do widzenia. Nie mógł tego napisać, powiedzieć przez telefon, nagrać przez wiadomość. Ona musiała się telepać 2 godziny autobusem z innego miasta we wtorek rano, po to, żeby się dowiedzieć, że on już w sobotę postanowił, że ona nie będzie pracować. Po pierwsze, jakim prawem rozmawia o takich rzeczach z nią przy nas,
przy jakichś dwóch obcych dziewczynach? Po drugie, czemu ją trzyma w niepewności ileś tam dni, znaczy w niepewności? W pewności, w kłamstwie, w pewności, że pracuje, że jest zatrudniona, że ma pracę. W sobotę sobie wymyślił, że ona nie będzie już pracować i nie dał znać w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek i we wtorek. Dopiero we wtorek koło południa przyjeżdża, ona już czeka od rana w pracy i dowiaduje się, że może sobie jechać do domu. Tak więc biedna nasza Bułgarka wyleciała. Tamara została ze mną tego dnia i miałam znowu na nowo przyuczać kolejną kandydatkę na stanowisko animatorki. Ja z tego wszystkiego w ogóle chwilę później zatrzasnęłam klucze w naszej kanciapie i trzeba było wyważać drzwi, piłować zamki. Z Tamarą współpracuje się o wiele łatwiej, wydaje się być bystrzejsza niż ta poprzednia, ale niestety też nie mówi w żadnym innym języku niż hiszpański. Aitana jeszcze próbowała coś pokrzykiwać po angielsku, a ta w ogóle się nie odzywa w innym języku, nie rozumie nic, jak próbowałam do niej mówić, to absolutnie, absolutnie nie ma mowy, nic nie wyłapuje po angielsku. Boi się mikrofonu, jak robiłyśmy razem bingo i powiedziałam jej mahomeno mniej więcej, co powinna powiedzieć, tylko fakty, no przekaż ludziom, że zaraz zaczynamy, tutaj już są karty do bingo, leżą przed nami i długopisy, niech po prostu przyjdą, wezmą sobie i mogą czekać, zaraz już będziemy grać. No to nie mogła, nie wiedziała, trzymała ten mikrofon, otwierała usta, zamykała, nabierała powietrza, oddech, wydech, wdech, wydech. No to mówię, dobra, ja powiem najpierw po angielsku i po niemiecku, okej? Okay? I później ty to samo sobie powiesz po hiszpańsku, będziesz już wiedziała mniej więcej jak. No to okej, okay, ja powiedziałam, ona dalej nie wie. Wielkie przerażone oczy, co robić? No to znowu, dwa fakty. Zaraz zaczynamy? Tutaj już są kartki i można sobie zabierać te karty do bingo. No to Tamara w końcu włącza mikrofon i dosłownie, zaraz zaczynamy, kartki są tutaj. Kartki są tutaj. Zero ogrania tego, tutaj gdzie? Jeżeli nas nie widzicie, możecie nas tylko słyszeć, to śpieszę z informacją, że jesteśmy na prawo od baru, naprzeciwko basenu. Już tutaj przed nami, przed stołem, na krześle leżą karty do bingo, można sobie zabrać razem z długopisem i za chwilę zaczynamy bingo. Nie, 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 nie. Komunikat od Tamary to jest Las tarjetas están aquí. Finito. Ja rozumiem, że można być na początku onieśmielonym, zawstydzonym, niepewnym. Trzeba się trochę opatrzeć, osłuchać i dopiero robić, co się robi. Ale jednak to jest już praca, nie praktyki. Ona za chwilę zostanie sama i musi to zrobić. I nie może się bać. Nie może być sparaliżowana, kiedy ma używać swojego języka ojczystego, podczas gdy powinna użyć jeszcze przynajmniej trzech innych. I to nie chodzi o to, że ja jestem jakąś alfą i omegą, bo ja nie mówię w tych językach, w których prowadzę animacje. Ze mną są sobie nie pogadasz po niemiecku albo po włosku, ale wiem, czego wymagają animacje. Przygotowałam sobie już kilka zdań i właściwie ja jadę ciągle na tym samym. Znam kluczowe słowa, no i jako, że trochę znam te języki, to umiem sobie swobodnie przekazać jedną i tę samą informację w trochę różnej formie. To nie jest tak, że ja mam napisane zdanie i zawsze czytam to jedno zdanie. Ja rzeczywiście mówię, bo wiem, o czym mówię, wiem, co mam powiedzieć, jestem na to przygotowana. W języku, którego nie znam, w ogóle bym nie powiedziała. Uważam, że to nie ma sensu przetłumaczyć tylko translatorem, napisać sobie i dukać, bo nie czujesz tego, nie wiesz, czy poprawnie przeczytałaś, nie umiesz wyłapać, jakie translator ci popełnił błędy, a w tych językach jestem w stanie się komunikować, tak? Polski, angielski, hiszpański, niemiecki, włoski. W tych językach możecie mi klienci zadawać pytania, ja wam jakoś tam nawet dukając, kali jeść, kali pić, jakoś wam odpowiem, pokieruję, zrozumiem i zareaguję. No a tu jak dziewczyna mówi tylko po hiszpańsku, to jak ona ma się z kimkolwiek dogadać? Dlaczego powiedziałam na początku, że trudno rzucić pracę? Bo szef cały czas kombinuje, jak zrobić, żebym została. Już na początku był zły właśnie, jak zasugerowałam, że będę się zastanawiać, czy chcę tu zostać. Tego dnia, kiedy mu to napisałam, przyszedł wieczorem i wręcz agresywny: a co ci się nie podoba w pracy? Tak mnie zdenerwował tym. To jest moja sprawa. Jak odchodzę, to odchodzę, ale jeszcze ci nie powiedziałam, że odchodzę. Daj mi spokój, powiem ci w weekend, tak jak obiecałam. Powiedziałam mu, że godziny mi zupełnie nie pasują, bo w ciągu dwóch dni pracujesz zmianowo. Masz poranną zmianę, później przerwę, a później wracasz na noc. I wracasz do domu o północy. A ja planowałam zacząć kurs w szkole językowej, i przy takim rozkładzie godzin pracy nie jestem w stanie zapisać się do żadnej z grup, ponieważ zawsze mi przynajmniej jeden dzień leży
lekcyjny koliduje z którąś ze zmian w pracy. On do mnie: no ale tu przecież możesz praktykować języki, zobacz ile tu masz narodowości. To nie jest, koleś, twoja sprawa. Tutaj to ja mówię: uwaga, uwaga, zaraz coś zagramy. Albo powtarzam w kółko tą samą historyjkę. No, ich komme aus Polen. Ja, ich habe Deutsch gelernt. Aber jetzt habe ich keine Erfahrung, vielen Jahren, also spreche ich nicht gut. I wiecie, każdemu po kolei turnusowi robisz ten sam wstęp, jak cię pytają, czy mówisz po niemiecku, czy nie. I nie rozwijasz się, nikt cię nie poprawia, nikt cię nie stymuluje, z hiszpańskim to samo. Współpracownicy cieszą się, że w ogóle jestem komunikatywna i nikt nie poprawia moich błędów gramatycznych, nie ma rozwoju. Fajnie, że możesz praktykować i uważam, że to jest super potrzebne, ale równolegle z nauką akademicką. To jest najpiękniejsze połączenie, kiedy uczysz się języka w kraju, w którym tego języka się używa. Dokładnie tak miałam w Cardiff, kiedy mieszkałam w Andaluzji. Miałam tam tylko 3 miesiące kursu, to była moja jedyna styczność, moja jedyna nauka hiszpańskiego w całym moim życiu. Ale miałam połączenie teorii z praktyką. Wychodziłam z zajęć, na których przerabialiśmy na przykład jakieś zagadnienie gramatyczne i zaraz potem widziałam dokładnie to, o czym nauczycielka mówiła na zajęciach, w praktyce, na ulicy, na znaku drogowym. Jeżeli już opanowałeś gramatycznie, co było do opanowania, no to jedź sobie do tego kraju i tylko praktyka, praktyka, praktyka. Ale mi jeszcze brakuje bardzo dużo teorii, więc nie mogę poprzestać na praktyce pomiędzy kelnerami i ratownikami wodnymi, tylko muszę sobie jeszcze trochę przy okazji tej praktyki, którą będę miała tak czy siak z racji życia w tym kraju, pochodzić do szkoły. Zatem jak już napisałam szefowi, że na pewno odchodzę, to się obrażony w ogóle do mnie nie odzywał. Potem mi właśnie przyprowadził nową dziewczynę, ale pytał mnie, kiedy mam zajęcia. Hombre, todavía no sé. Dopiero się muszę przejść do tej szkoły, napisać test kwalifikujący, dostać się do jakiejś grupy, wtedy będę wiedziała, kiedy i o której. Ale nie mam możliwości tam iść, bo tylko ciągle pracuję. A muszę tam pójść osobiście. Więc jak już nie będę pracować i będzie w końcu tak, że w godzinach, w których szkoła jest otwarta, ja mam wolne, to pójdę i się wszystkiego dowiem. I teraz w ten wspomniany wtorek, o którym ciągle mówiłam, kiedy Aitana już została wywalona, a Tamara mnie obserwowała, szef znowu się przyczłapał i znowu pyta, kiedy mam zajęcia. Mówię, no nie wiem, gdybym dzisiaj nie pracowała, to bym już wszystko wiedziała, ale że się zgodziłam przyjść na jeszcze jeden dzień, to dopiero jutro idę do szkoły. No dobra, dobra, bo może byś chciała pracować na pół etatu, tylko 4 godziny. Pois de ser. No to teraz słuchajcie finału tej historii, a dowiecie się, jak bardzo mój szef ma w zwyczaju szanować pracownika. Ustaliliśmy, że ja teraz kończę pracę, załatwiam swoje sprawy, głównie szkołę językową i kiedy już wiem, kiedy mam zajęcia, on dla mnie wyznacza ileś tam godzin w tygodniu, jakiś kawałek etatu. Powiedzieliśmy to, Tamara świadkiem, po czym z racji, że właśnie wiedziałam, że z nim się zawsze trudno dogadać i że nie za bardzo można mu ufać, wszystko to napisałam. Stworzyłam grupę na WhatsAppie, do której dodałam jego i obie te dziewczyny animatorki. Tę nową, Tamarę, którą ja miałam przyuczać i Alejandrę, która przyuczała mnie, a która miała teraz przez 2 tygodnie być z Tamarą. Napisałam wszystko, jak krowie na rowie, wyraźnie, że ja mój kontrakt teraz kończę, nie chcę już pracować, odchodzę. I jak już wszystko sobie w życiu ułożę, to dam znać, kiedy mam wolne. A Alejandra zadeklarowała się, bo obok sobie sama dogadałam to z Alejandrą, bo on też tutaj namieszał. Najpierw poprosił ją, żeby przyjechała na 2 tygodnie i pomogła Tamarze, a później powiedział mi, że skoro ja i tak wrócę, to już Alejandry nie będziemy prosić, bo szkoda na nią pieniędzy. Na razie Tamara zostanie sama, mimo że spędziła dopiero jeden dzień ze mną i jeszcze nic nie umie i w ogóle nie rozumie, jak to miejsce działa, to ma zostać sama, dopóki ja się nie pozapisuję na kursy językowe i dopiero później ja mam z nią jakoś dzielić etat. No w ogóle, człowieku, co ty wymyślasz? Ta dziewczyna nie może od jutra pracować sama. I w ogóle obiecałeś Alejandrze, ona już sobie dzieli skórę na niedźwiedziu i liczy te pieniądze, które miała przez te 2 tygodnie zarobić. Może musiała pozmieniać swoje plany, żeby od jutra tutaj dla ciebie przyjeżdżać. A ty mi teraz mówisz przy stole, że
że w takim razie odmówimy Alejandrę, no ciekawa jestem, czy w ogóle ją powiadomił o tym. Raczej nie, bo to właśnie ja się z nią dogadałam na boku, że słuchaj, ja od jutra nie przychodzę, ja nie będę Tamary poduczać, bo ja jutro chcę w końcu iść do tej szkoły. Więc ty pojedź jutro, a ja zacznę pracować z Tamarą za 2 tygodnie. Więc w tej długiej wiadomości napisałam Jesusowi, że od jutra Alejandra opiekuje się Tamarą, a mnie nie ma, jak już będą godziny zajęć, to będziemy gadać o dzieleniu etatu. No i później byłam z nim w kontakcie, pisałam mu, że właśnie podeszłam do testu klasyfikującego, on mnie pytał, to kiedy w końcu mam zajęcia, ja tam jeszcze nie wiedziałam i w końcu, jak już poznałam dni i godziny lekcji, to dałam mu znać, kiedy i w ogóle też na mnie krzyczał tutaj, ja mu powiedziałam, że w poniedziałki i w środę mam zajęcia, on horario! A ja akurat biegałam jeszcze z banku do banku, żeby wszystkie opłaty uiścić w związku z tą szkołą językową, to jest też kosmos zapisywanie się do tej szkoły, to jest naprawdę wielodniowy proces, więc odczytałam tę wiadomość dopiero po kilku godzinach i już miałam kolejne takie właśnie, no powiedz mi w których godzinach, no które godziny, no powiesz mi wreszcie które godziny. Ale co się to koleś obchodzi? No mówię ci, że poniedziałek i środę mam zajęte. To jakie to ma dla ciebie znaczenie, o której ja godzinie będę w trakcie zajęć, o której w drodze na zajęcia, o której będę jadła obiad? Poniedziałek i środę mam zajęte, koniec. Więc mu napisałam, że tam, nie wiem, od 11 do 18, bo zapisałam się na 2 kursy językowe, więc mam z rana, później przerwę i później popołudniowe, więc to wychodzi rzeczywiście cały dzień od 11 do 18. No to wieczorem, właściwie już w nocy, łaskawie mi napisał, przyjdź jutro do hotelu. Nie za bardzo mi się to podobało, bo w końcu to był od kilkunastu dni pierwszy dzień, kiedy mogłam spokojnie pospać, a jednak musiałam znowu się zrywać i jechać tam do innego miasta, do tego hotelu, no ale dobra. Odstrzeliłam się znowu, brałam, umalowałam i poszłam. I wyobraźcie sobie, że ten dziad mi powiedział, że ma dla mnie pracę pełnoetatową 5 dni w tygodniu z tym durnym podziałem dwuzmianowym, kiedy jesteś w pracy przez 13 godzin, a masz płacone tylko za 8 i że zrobi mi łaskę, że mi zamieni po prostu dni wolne, że tak jak wcześniej miałam wolną niedzielę i wolny poniedziałek, to teraz zamiast niedzieli da mi wolną środę, żebym mogła w moje wolne dni chodzić na kursy językowe. Człowieku, ja ci od miesiąca mówię drukowanymi, że nie chcę tu pracować, że absolutnie nie zgadzam się na pracę dwuzmianową, że nie chcę, po prostu nie chcę, nie podoba mi się to. I on przez 2 tygodnie mi mydli oczy, że chce mi dać kilka godzin wtedy, kiedy mi się to podoba. A, ja jeszcze mu napisałam w tej wiadomości na WhatsAppie całą wersję, którą my uknąłyśmy z Tamarą, bo Tamarze też się nie podobają godziny, według których mnie zastępowała i ustaliłyśmy, że zrobimy tak. Ona weźmie od poniedziałku do piątku pełen etat, 8 godzin, od 8 do 16 bez przerw, a ja wezmę sobotę 8 godzin i aktywności wieczorne. Te, podczas których trzeba mówić, jako że ona sobie z językami nie radzi. Bo ona bardzo, bardzo nie chciała pracować w sobotę, więc żeby mi oddać tą sobotę. I on to wszystko wiedział, on to klepnął, on się na to zgodził. I wyobraźcie sobie, że teraz, kiedy ja już zapisałam się na te kursy, znowu pokazał totalny brak szacunku do pracownika. Nie powiedział mi przez telefon, czy nie napisał, że oferta nieaktualna, tylko kazał mi do siebie przyjechać, tylko po to, żeby mi się zaśmiać w twarz, że oferuje mi coś, czego ja oczywiście nie chcę i nigdy nie było pomysłu, żebym chciała. I wiecie, co jest najlepsze? Ta głucha cisza na moje pytanie, no, ale co z Tamarą? Rozumiecie, że ta dziewczyna, która przyszła do pracy na moje miejsce, pracowała teraz, no, tydzień, dwa, podczas gdy ja załatwiałam te formalności związane ze szkołą językową, on po prostu chciał ją wyrzucić, żeby wziąć na powrót mnie? Co za bezczelny dziad!
I dlatego właśnie mówiłam na początku, że trudno rzucić pracę na wyspach nawet bezrobocia, kiedy jako tako coś tam się zająka w wielu językach, bo mimo, że ja byłam taka problematyczna dla niego i że ciągle mu mówiłam, że ja nie chcę, to on chciał, żebym została, bo widział te różnice, widział, że mam interakcje z klientami i że mówię tymi językami i widział, że zarówno Alejandra, jak i Aitana, jak i Tamara sobie aż w takim stopniu z tym nie radzą. Ale przeokropny jest to, jak sobie z nami pogrywał. Wyrzucił Aitanę w ten sposób, bez żadnego szacunku, nieprofesjonalnie. Pogrywał ze mną, ja wzięłam te kursy, ponieważ czułam się bezpiecznie. Wiedziałam, że będę miała stały dochód. Wiedziałam, że dni pracy zostaną dostosowane do moich dni zajęć lekcyjnych. I w momencie, jak ja już wszystko załatwiłam, to on mi pokazuje środkowy palec. Dzień wcześniej wersja, że daje mi kilka godzin, które mi nie kolidują z zajęciami, a dzisiaj po kilku godzinach już nowa wersja, że wylewa dziewczynę, której dał pracę i która jest pewna swojego stanowiska i chce mnie na powrót na cały etat. Ale największym hitem w tej rozmowie było dla mnie to, że próbował mnie szantażować. Próbował mi wmówić, że jestem zobowiązana kontraktem. Powiedział mi, ale ty pracujesz dla mnie dalej. Jak to pracuję? Co ty w ogóle gadasz? No, pracujesz, masz kontrakt. Mówię, nie, powiedziałam ci wyraźnie, otwieram mu tutaj tego WhatsAppa, pokazuję mu wiadomość, o, tutaj jest napisane, ja już nie pracuję, chcę, żeby od dzisiaj się mój kontrakt skończył. Ale nie dostałaś ode mnie odpowiedzi, ja tego nie potwierdziłem. Ja mówię, no, nieważne, tak czy siak, fakty są takie, że nie pracuję dla ciebie. Przedwczoraj zarejestrowałam się w urzędzie pracy jako bezrobotna i zapłaciłam za kursy językowe ze zniżką dla bezrobotnych, więc w każdym razie nie pracuję dla ciebie, cokolwiek ty sobie myślisz. Nie, niemożliwe. I wiecie, że kilka minut się ze mną kłócił, była przepychanka słowna, że ja jestem jego pracownikiem i jestem zobowiązana kontraktem, chociaż mówiłam mu, że jestem bezrobotną, mam numer normalnie nadany w systemie jako osoba bezrobotna. Myślał, że coś ugra na mojej niewiedzy, czy na nieznajomości prawa hiszpańskiego, czy języka. Ale no jak już mu się zaśmiałam w twarz i powiedziałam, że halo, ale ja niczego nie podpisywałam. Ja nigdy nie miałam z tobą żadnego kontraktu. Bo taka jest prawda. Ja nigdy nie miałam kontraktu w tej pracy. On mi powiedział, no jak to? Przecież ci wysłałem kontrakt na maila. No tak, wysłałeś, no ja go nigdy nie podpisałam. Tylko 2 dni po tym, jak go zobaczyłam, powiedziałam ci, że nie podobają mi się takie warunki. Na takich warunkach nie będę pracować. I obiecałeś mi zmianę warunków, o której właśnie mieliśmy teraz rozmawiać. A jeżeli warunków zmienić nie chcesz, no to ja nigdy nie planowałam i nie planuję podpisać takiego kontraktu. Nigdy tego nie zrobiłam i nie zrobię. Chociaż wiedziałam już, z jakim typem mam do czynienia i że właśnie chciał mnie zmanipulować i że okazał brak szacunku nam wszystkim po kolei dezinformacją, to na wszelki wypadek jednak i tak zakończyłam to wszystko miło. Uśmiechnęłam się, że haha, ale numer, ale zabawne nieporozumienie. Ohohohoho. Więc jakby co, to Jesus, pamiętaj o mnie i jakby coś się zmieniło, potrzebowałbyś kogoś tylko na fragment etatu, na kilka godzin, to ja jestem gotowa. Hasta luego i tyle tego. Jak tylko wyszłam z hotelu, to jak zaczęłam na niego klnąć. Nie dajcie sobą manipulować. Ma być tak, jak chcecie. Nie może być tak, że robicie coś, że się męczycie pod kogoś, bo głupio wam komuś odmówić albo ktoś sprytnie was wrolował w jakąś sytuację. Na razie koniec z historiami hotelowymi. Kolejny odcinek będzie polityczny. Do hotelu jeszcze wrócimy, ale to dlatego, że będę przytaczała historie, fascynujące historie z życia klientów, którzy mi opowiadali. Dzięki bardzo, na razie. Głosowe na WhatsAppie.